Cześć, to jest kolejny odcinek naszego cyklu Kajś Wyjaśnia, w którym staramy się tak prosto, jak się da, przybliżać Wam meandry nowych i starych technologii. Na dziś temat, który zainteresuje w szczególności kierowców, czyli Android Auto. Czym jest ten samochodowy tryb działania systemu Google? Czy można z niego korzystać na telefonie? I jak działa? Na te i inne pytania odpowiem w dzisiejszym materiale. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy jednak od samego początku. Jeśli nosicie się z zakupem samochodu, czy to zupełnie nowego, czy to takiego, który ma już parę lat na garku, to być może słyszeliście o Apple CarPlay i Android Auto oraz o tym, że dany samochód posiada system multimedialny, który obsługuje dany standard. Apple CarPlay na razie odłóżmy na bok, natomiast skupimy się dzisiaj na znacznie popularniejszym nad Wisłą Androidzie. W telegraficznym skrócie Android Auto jest usługą Google'a przygotowaną z myślą o obsłudze za pośrednictwem ekranu multimedialnego. Mediów w samochodzie. Po podłączeniu naszego smartfona z Androidem do kompatybilnego samochodu z reguły za pośrednictwem kabla USB otrzymujemy dostęp do obsługiwanej w ramach Android Auto zawartości telefonu wprost na ekranie samochodowej konsoli. Tylko tyle i aż tyle. Nie trzeba instalować żadnych aplikacji w pamięci jednostki multimedialnej samochodu za pośrednictwem ekranu w samochodzie. Mamy dostęp do aplikacji w telefonie, które wspierają obsługę Android Auto z mapami Google, Spotify czy naszym swojskim Janosikiem na czele. Wspieranych aplikacji jest oczywiście dużo więcej, wszystkie można znaleźć w wyróżnionej sekcji w sklepie Google Play. Czym różni się jednak Android Auto od zwykłego Androida? Przede wszystkim tym, jak skonstruowany jest interfejs. Android Auto ma nieco większe elementy interfejsu, takie jak przyciski oraz ikony, by wygodnie obsługiwać je w trakcie jazdy. Większy jest również rozmiar wszystkich czcionek i okien. Duży nacisk położono również na asystenta Google i obsługę głosową za jego pomocą. Dla przykładu możemy poprosić o przeczytanie wiadomości z messengera, WhatsAppa albo SMS-a i podyktować odpowiedź, jaka ma być odesłana. Można też poprosić o odtworzenie konkretnego utworu w Spotify, albo, co jest w zasadzie jedną z najbardziej oczywistych, z tych funkcji wskazać głosowo miejsce docelowe dla nawigacji. Oczywiście możliwości jest dużo, dużo więcej, warto sprawdzić je wszystkie samemu. Aby móc korzystać z Android Auto w samochodzie, musi być on wspierany przez nasz model samochodu oraz musimy mieć smartfona z systemem Android w wersji 6 lub nowszej. Wymagania nie są więc specjalnie wysokie, przynajmniej jeśli chodzi o smartfona. Od Androida 10 Android Auto jest już integralną częścią systemu i nie trzeba samodzielnie pobierać go ze sklepu Google Play, ale jeśli mamy starszą Wersję, to bez problemu znajdziemy aplikację właśnie w sklepie Play. Jeśli wasz samochód wspiera Android Auto, to pewnie doskonale o tym wiecie i być może z tego standardu już od dawna korzystacie. Ale co, jeśli chcielibyście mieć Android Auto w waszym samochodzie, ale nie wiecie, jak taki stan rzeczy osiągnąć? No cóż, są na to pewne. Sposoby i rozwiązania. Pierwszy to wyposażenie się w stację multimedialną, która obsługuje połączenie Android Auto. Wbrew pozorom, nie trzeba tu sięgać po żadne chińskie wynalazki, bo wielu uznanych producentów ma w ofercie takie modele. Jeśli więc chcecie coś ze stajni Sony, JBL, Alpine lub Kenwood to na pewno się coś znajdzie. Aktualną listę takich urządzeń znajdziecie na stronie Android Auto. Tym sposobem, nawet w samochodzie ze starszym systemem multimedialnym, bez dużego ekranu, możemy się cieszyć funkcjami Android Auto i problem jest w zasadzie jeden. Trzeba wyskoczyć z pieniędzy, bo takie multimedialne radio z dużym dotykowym ekranem to wydatek co najmniej kilkuset złotych, a górnej granicy w zasadzie tutaj nie ma. I tu nasuwa się w sumie logiczna i prosta myśl: a gdyby Android Auto uruchomić na ekranie smartfona i po prostu powieścić go na uchwycie w samochodzie. No cóż, jeszcze do niedawna było to możliwe, jednak w sierpniu tego roku Google rozpoczęło wycofywanie aplikacji Android Auto przeznaczonej na ekrany smartfonów ze sklepu Google Play. Można ją jeszcze tam znaleźć, tak samo jak na APK Mirror i innych podobnych repozytoriach, ale mi nie udało się jej uruchomić. Niemniej, od jakiegoś czasu Google Maps i asystent Google oferuje wsparcie dla trybu samochodowego, który w dużej mierze działa podobnie, oferując obsługę opartą na tych samych zasadach, czyli z odpowiednio powiększoną Elementami interfejsu i obsługą głosową. Zatem można chyba uznać, że Android Auto nie jest niezbędny na ekranie smartfona, bo jest tu całkiem sensowna. Alternatywa. No i jest jeszcze kwestia takich stacji multimedialnych z Androidem na pokładzie. O jednej z nich mieliśmy w zeszłym roku materiał i warto wyraźnie zaznaczyć, że Android Auto i Android z takim przygotowanym przez chińskiego producenta launcherem mają niewiele wspólnego. Aplikacje uruchamiane w takim interfejsie, oczywiście pomijając te fabryczne do obsługi radia FM czy Bluetooth, uruchamiają się i działają podobnie jak na tablecie. Nie ma tu uproszczonego interfejsu czy powiększania określonych elementów. Oczywiście to Android i pewnie poświęcając odpowiednio dużo czasu, wybierając odpowiednie aplikacje i składając wszystko do kupy, da się osiągnąć efekt, który nas zadowoli. Ale to jednak nie to samo. Sam zresztą nie chciałbym wskazywać, które rozwiązanie jest lepsze, bo to bardzo subiektywna kwestia. Niemniej warto zaznaczyć, że jednym z wielu opcjonalnych akcesoriów do tego typu stacji z Androidem jest specjalny dągiel podpinany pod USB, który po instalacji odpowiedniej aplikacji dodaje w takim Androidowym radiu. Android Auto i Apple CarPlay, czasem nawet bez użycia kabla, co jest naprawdę ciekawym rozwiązaniem. Uzyskać możemy taką Androidową incepcję. Koszt takiego dongla to co najmniej 100-kilkadziesiąt zł. Są też droższe modele obsługujące jakieś inne dodatkowe funkcje, typu mirror link, czy też łączność bezprzewodową ze smartfonem. Wydaje mi się też, że można dokupić podobne urządzenia dedykowane konkretnym markom samochodów, dodające fabrycznym multimedium obsługę Android Auto, jeśli takiej nie było. W przypadku w przypadku konkretnych modeli najlepiej dokładnie poszperać w sieci. No ale wracając jeszcze do tych androidowych chińskich wynalazków, znaleźć bez problemu można też takie, które mają już obsługę Android Auto wbudowaną. Osobiście właśnie takie rozwiązanie posiadam od jakiegoś czasu i je testuję. Działa ono całkiem nieźle, choć muszę jeszcze pogrzebać w ustawieniach i skonfigurować wszystko tak, by głośność była odpowiednia w przypadku aplikacji Android Auto i tych na Androidzie z radia. Jest też parę irytujących problemów, na przykład przyciski na kierownicy przełączają nie jedną, a dwie pozycje do przodu bądź do tyłu, no ale to są takie niuanse, zresztą, już ponad rok bawię się z takim chińskim cudakiem i jestem zaprawiony w walce z bolączkami tego sprzętu. Tego typu rozwiązania to jednak coś dla entuzjastów, co to lubią pogrzebać w ustawieniach, szukać jakichś ciekawych rozwiązań itd. itd. Jeśli zależy Wam na prostej i bezproblemowej obsłudze Android Auto, to nie polecam, lepiej postawić na sprzęt oficjalnie wspierany przez Google, choć to nie jest oczywiście gwarantem braku jakichś różnych błędów. Mimo to wydaje mi się, że to właśnie o prostotę działania i taką uniwersalność. W Android Auto chodzi. Interfejs niemal zawsze wygląda prawie tak samo. Zawartość funkcji, czy też konkretne aplikacje, to tak naprawdę tylko to, co mamy w naszym telefonie i zawsze zabieramy to wszystko ze sobą. Nawet jeśli zmienimy nasz samochód, to nasz Android Auto zawsze będzie taki sam. Szkoda tylko, że jeszcze relatywnie niewiele pojazdów obsługuje Android Auto bezprzewodowo, ale ta liczba sukcesywnie rośnie i ten stan rzeczy pewnie nadal będzie utrzymywany przez Google i producentów samochodów. Mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć Wam nieco zasadę działania. Android Auto oraz wskazać różnicę między Androidem znanym z telefonów czy chińskich stacji multimedialnych. Jestem ciekaw, czy korzystacie z tego rozwiązania, a jeśli tak, to czy jesteście z niego zadowoleni, czy też może wkurza was coś, co nie działa tak, jakbyście sobie tego życzyli. Refleksjami możecie podzielić się w komentarzach, a ode mnie to tyle, dzięki za uwagę, do następnego.